Jeśli również jesteś jedną z tych osób, które nie potrafią wystarczająco mocno zawiązać szlafroka, wypróbuj to rozwiązanie. Zamiast umieszczać pasek z tyłu, spróbuj zawiązać go z przodu. Czy twoje słuchawki ciągle się wysuwają z uszu? Powinieneś nosić je do góry nogami, aby temu zapobiec. Tak, mogłem to pominąć, teraz może zabraknąć mi wymówek, aby zacząć biegać. Jeśli również jesteś jedną z tych osób, które nie potrafią zjeść burgera bez robienia bałaganu, cóż, po pierwsze, witamy w klubie, a po drugie, odwróć go do góry nogami. Tak, to też mnie zaskoczyło, nigdy nie sądziłem, że zrobię jakiekolwiek postępy w tej kwestii. Mówiąc o bałaganie, Pringlesy też mogą być trudne do zjedzenia. Zamiast sięgać do pojemnika, może spróbuj tego. Połóż kawałek papieru i umieść go na boku. Wysuń na zewnątrz i masz teraz praktyczną tackę do jedzenia chipsów. Większość z nas nie siedzi prawidłowo na toalecie. Zgodnie z anatomią naszego ciała, nie powinniśmy siedzieć pod kątem 90 stopni. Bardziej naturalną pozycją jest kucanie, ponieważ w ten sposób układ trawienny nie zwęża się tak bardzo jak podczas siedzenia. Właśnie dlatego przydaje się mini stołek. Zawsze trzymaj go przy toalecie. Odpowiednim i być może najbardziej praktycznym sposobem na umieszczenie worka na śmieci wewnątrz kosza może być po raz kolejny odwrócenie go do góry nogami. Następnie można umieścić worek na górze kosza i po prostu pociągnąć górną część w dół. Kto by pomyślał, że przyklejenie samoprzylepnej karteczki do ściany też może być trudne. Cóż, aby zrobić to lepiej, wystarczy odkleić ją z boku. W ten sposób papier nie będzie się zwijał. Nieważne co robię, w mojej szafce zawsze jest chaos. Przydaje się więc ta sztuczka. Powieś wszystkie butelki ze sprayem na drążku. Tada, masz więcej miejsca, aby narobić więcej bałaganu. Dla wszystkich, którzy lubią te małe sztuczki, które sprawiają, że kanapka wygląda lepiej, przekrój szynkę lub ser na pół. W ten sposób możesz podzielić kawałki i ułożyć je tak, aby pasowały do kanapki tak jak powinny. Musiałem też nauczyć się prawidłowo jeść jabłka. Jeśli jesz je od dołu do góry, rdzeń jabłka miesza się z resztą owocu, więc nic się nie marnuje. Po owinięciu ręcznika wokół talii, chwyć krawędzie i zwiń je. O rany, nożyczki też? No dobrze. Umieść palec serdeczny i kciuk w otworach. W ten sposób dłoń zyska dodatkową siłę i stabilizację podczas pracy z nożyczkami. Naciśnij środek pojemnika na żywność. W ten sposób zamkniesz wszystkie cztery rogi jednocześnie. Wreszcie. Prysznic. Zimą, gdy na dworze jest chłodno, niewiele rzeczy może umilić dzień tak bardzo jak gorący prysznic. Ale jest z tym jeden problem. Wysoka temperatura otwiera pory, co oznacza, że skóra traci więcej wody. Dodatkowo w ten sposób zmywasz wszystkie tłuste warstwy, które chronią twoją skórę. Może to powodować jej swędzenie i suchość. Ciepłe prysznice są w porządku, ale staraj się unikać zbyt gorącej wody. Z drugiej strony wiem, że wszyscy wolimy długie prysznice po męczącym dniu, ale znowu zbyt długie przebywanie w wodzie wysusza skórę. Tak więc dobrze jest brać prysznic każdego dnia, ale powinien on być tak krótki, jak to tylko możliwe. Jak naładować telefon bez niszczenia jego baterii? Po pierwsze, najlepiej byłoby ładować go po trochu, gdy tylko nadarzy się okazja, nawet jeśli masz tylko kilka minut. Nie rozładowuj telefonu do końca przed podłączeniem go do prądu. Tak więc nie pozwól, aby poziom naładowania baterii telefonu spadł zbyt nisko, ponieważ zużywa to baterię. Aby wydłużyć jej żywotność, najlepiej utrzymywać poziom naładowania baterii w zakresie od 65 do 75%. Oczywiście trudno jest utrzymać ten poziom przez cały czas, więc przynajmniej celuj w przedział od 45 do 75%. Nie ma również potrzeby pełnego ładowania telefonu, zwłaszcza gdy przechodzisz od niskiego poziomu baterii. Na przykład, jeśli poziom naładowania baterii jest niższy niż 25% i naładujesz ją do 100%, zmniejszy to jej moc, a także skróci jej żywotność. Wysokie napięcie, które oznacza pełne naładowanie telefonu, tylko obciąża baterię i powoduje jej zużycie. Tak, dobrze zgadłeś, lepiej unikać ładowania telefonu również w nocy. Oto coś na temat prawidłowego przycinania paznokci. Prawdopodobnie zauważyłeś subtelne zakrzywienie na swoich obcinaczach do paznokci. Wygląda na to, że są przeznaczone do obcinania paznokci na raz. W rzeczywistości potrzeba 3 lub 4 razy, aby uzyskać odpowiedni efekt. Unikaj wciskania paznokcia w głowicę obcinacza i obcinania go na raz. Możesz go w ten sposób wygiąć i uszkodzić. Staraj się też nie obcinać paznokci zbyt krótko.
Podczas pierwszych lekcji jazdy najprawdopodobniej nauczyłeś się zasady za 10 druga. Wyobraź sobie, że twoja kierownica to okrągły zegar pokazujący godzinę za 10 druga. Mówi się, że powinieneś trzymać ręce dokładnie w tym miejscu. W ten sposób można zachować optymalną kontrolę nad samochodem, zwłaszcza jeśli musisz ominąć przeszkodę, która pojawia się znikąd. Ale podobno ta zasada ostatnio uległa zmianie, ponieważ obecnie zalecana pozycja to jedna ręka na godzinie 3, a druga na 9. Wtedy trzymasz ręce z dala od poduszek powietrznych. Obie ręce powinny znajdować się po przeciwnych stronach kierownicy, ponieważ w ten sposób można wygodnie wykonywać skręty podczas jazdy z większą prędkością. Nawet jajecznica to nie tylko wbicie kilku jajek na gorącą, tłustą patelnię. Sztuczka polega na tym, aby poświęcić trochę czasu na zrobienie jajecznicy na średnim ogniu. Na dużym ogniu tylko wysuszysz jajka, ale jest to zrozumiałe, jeśli się spieszysz. Ale lepiej poświęcić minutę lub więcej, aby cieszyć się pysznym śniadaniem. Tak więc wrzuć jajka do osobnej miski i rozbij je. Wrzuć odrobinę masła na nieprzebierającym patelnię. Wlej tam jajka i mieszaj je na średnim ogniu, aż zaczną się ścinać. Możesz również zdjąć je z palnika, zanim zaczną wyglądać na gotowe. I tak podgotują się jeszcze trochę stygnąc. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że ty też powinieneś poprawić swoją pozycję przed komputerem? Nawet jeśli ćwiczysz po powrocie do domu, to wciąż nie wystarczy, aby całkowicie odwrócić konsekwencje dnia spędzonego głównie na krześle. Dlatego ważne jest, aby kilka razy w ciągu dnia się poruszać. Możesz na przykład rozciągać się kilka razy na godzinę lub pochodzić po mieszkaniu lub biurze. Rzucie zbyt dużej ilości gumy lub ssanie miętówek nie jest dobrym nawykiem. Jest to coś, co najczęściej traktujemy jako szybkie rozwiązanie na nieświeży oddech, ale w przypadku, gdy zawierają one cukier, a w większości tak jest, karmi on bakterie w jamie ustnej i jelitach. Jeśli już musisz używać miętówek i gum do rzucia, spróbuj przynajmniej wybrać te, które nie zawierają sztucznych aromatów, barwników i aspartamu, rodzaju sztucznego słodzika najczęściej dodawanego do gumy. Jaka jest twoja ulubiona pozycja do spania? Jeśli na brzuchu, lepiej pomyśl o zmianie. Po pierwsze, jeśli śpisz na brzuchu, mocno skręcasz kręgosłup, ponieważ obracasz głowę na bok i masz jedno biodro podciągnięte do góry. Taka pozycja wpływa na przepływ krwi, dlatego najlepiej jest spać na boku lub na plecach.